od końca grudnia zacząłem organizować już takie profesjonalne struktury podziemne. Moim rocznikiem został również z Instytutu wiceprzewodniczący Jan Wojnar z dwóch względów. To był kawaler i to był matematyk, więc nie musiał niczego notować, pamiętał cyfry, pamiętał kody, jak zmieniamy, prawda? On łącznikował wtedy i łapaliśmy kontakt ze wszystkimi grupami już podziemnymi, miejskimi, które cokolwiek wydawały. I tak złapałam kontakt z Chorzowem, czyli z Anią Knysok i Andrzejem Woronieckim, który był szefem Chorzowa. Złapaliśmy przez Ankę Nikodem kontakt jak to się nazywało, ku w Wolnej Polsce. To było wydawane przez Międzyzakładową Komisję. Tam Danka Skorenko była z tą strukturą związana. Potem złapaliśmy kontakt z Rybnikiem. Tam wydawano szeptem, to Mamadaj wydawał. Ja dostawałam kolporterskie kontakty, prośba o spotkanie i on wysłał swojego łącznika, kolegę współpracującego. Pamiętam, było bardzo ciekawe spotkanie, bo w kościele mieliśmy się spotkać i trzeba było mieć żołnierza wolności. No ja przyjechałam z żołnierzem wolności, ale w Rybniku mieli żołnierza polskiego, bo żołnierza wolności jakoś nie zdobyli. No ale i ja podeszłam w kościele. No, później no, okazało się, że on nie jest szefem. No nie przypuszczał, że ja sama będę, prawda? Myślał, że to jakiś łącznik. No i najlepszy był dowcip, jak w mieszkaniu swojej matki w skrzynce na węgiel, czyli w kolkaście, zobaczył żołnierza wolności. No a wiedział, że jakaś koleżanka do jego szwagierki przyjechała, no już było wszystko jasne. No także czasem żeśmy się zakonspirowali na śmierć, bo nie trzeba było kościoła, bo nas się było w domu rodzinnym spotkać. No ale dzięki temu właśnie, że wtedy taka dekonspiracja nastąpiła, to w czasie jego aresztowania myśmy mieli pieczątkę, udaliśmy, że z opóźnieniem tam tygodniowym czy troszkę dłuższym wyszedł numer, ale dlatego, że próbujemy na sicie i mieliśmy zrobić niespodziankę. Cały numer miał wyjść na sicie, ale wejdzie po prostu część jeszcze w Białkówce, część tak, a drukowała drukarnia w Chorzowie, prawda? No i bezpieka była tak zmylona po prostu, że koledzy, którzy byli aresztowani, mogli wyjść. Na spotkania RKK przychodził wtedy Maciej Szulgit, aresztowany przez przypadek, czyli po prostu policja chciała zatrzymać do normalnej kontroli, czy zrobił jakieś naruszenie drogowe i zaczął uciekać. No i w ten sposób go złapano, aresztowany i nie wydał nikogo, wylądował na emigracji w Australii. Także myśmy chcieli już w lutym, jeśli dobrze pamiętam, powołać RKK, ale przyszła informacja, że RKK już jest. I ja dopiero po kilku latach dowiedziałam się, że ta grupa katowicka RKK, to była właśnie między innymi Błaszczak, teraz Błaszczak w Wacławik, że tam sołtys się koło tego kręcił, czyli to była bardzo porządna grupa, tam był związany też Grzesiu Opala z tą grupą, także no ale myśmy po prostu nie chcieli tej samej nazwy, chcieliśmy sprawdzić, że może inne kierownictwo jest, nawiązać kontakt.
No ale kontaktu nie udało się nawiązać. W związku z tym myśmy wstrzymali ogłoszenie swojej RKW. Pamiętam, że to odbyło się w Gliwicach i odczekaliśmy chwilę, nie mogliśmy znaleźć kontaktu, dowiedzieliśmy się, że to RKW ma jakieś kłopoty i w związku z tym ogłosiliśmy powstanie Regionalnej Komisji Koordynacyjnej. I później powstało, jakaś była wpadka po prostu chyba, czy tam rozpierzchnięcie. I co było ciekawe, że struktura związana z Buzkiem i z Kuszwejką ogłosiła powstanie Regionalnej Komisji Konsultacyjnej. I konia z rzędem, kto by odróżniał jedną i drugą strukturę. I niestety miałam bardzo złe zdanie już w tej chwili, wtedy już o tej strukturze gliwickiej. Bo ta pierwsza RKW to była katowicka. No i później jak Biedynak w 83 roku stanął na czele tej RKW, połączonej jak gdyby, bo okazało się, że oni się połączyli, wznowili to jednak RKW, to my spotkaliśmy się z Biedynakiem. Załatwiał spotkanie Grzesiu Opala, bo ja prosiłam, żeby wyszedł ktoś z tej grupy katowickiej, którego ja znam. I spotkanie odbyło się w ten sposób, że on miał stać na parkingu w Chorzowie koło estakady, a tam był przejazd tylko w jedną stronę. Czyli ja go zobaczyłam, on mnie nie widział z samochodu. Miał stać dokładnie w określonym punkcie i jeśli ja rozpoznam, że jest to w miarę czysto, no to podejdę. Podeszłam wtedy, zatrzymałam, podeszłam. Byłam przez pewien czas obserwowana przez własną obstawę. No i Opala mnie zaprowadził do Malucha, którym zobaczyłam Maniusia Krzeklaskiego, czyli Mariana, którego znałam z Wydziału Automatyki. I to uratowało go przed skasowaniem samochodu RKW. Bo oczywiście ja się zorientowałam natychmiast, że jesteśmy śledzeni. No i mówię mu: Marian, słuchaj, ja przejmuję kierowanie samochodem, czyli mówię w prawo, w lewo, bo jesteśmy śledzeni i ja się zmywam. A on mówi: co, gdzie, jak, to niemożliwe. No ja mu podałam numer rejestracyjny samochodu, który faktycznie jechał. Okazało się, że to była obstawa ich. Ja mówię: Mariusz, gdybym ja ciebie nie znała, to już by twój samochód był na latarni, a ja bym z tego samochodu po prostu wyskoczyła. W takich rzeczach się mówi. To było tak koszmarne spotkanie, że ja się naprawdę zaczęłam tej struktury bać. Jakieś misie, które zdejmowały czapkę, zakładały czapkę, a w końcu podjechaliśmy w Bytomiu, to był listopad, ciemno już, między ogródkami działkowymi a stadionem Polonii Bytom i miałoby spotkanie na wzgórzach. Myśmy mieli na te wzgórze iść. Myśmy jeździli po tych miastach śląskich. Oni usiłowali zgubić mnie. Przecież ja miasta śląskie znam na pamięć, każdą uliczkę, każde przejście bramami. I w końcu się go zapytałem: słuchaj, jak ty się zgubiłeś, no to ja ci powiem, jak jechać, ale podjedź do ubikacji, do jakiejkolwiek knajpy, bo ja muszę wyjść. Ja miałem zapalenie oskrzeli wtedy. To był dla mnie po prostu koszmar. Stanęliśmy w końcu koło tych ogródków działkowych i tego stadionu, tam osiedle Łużycka. I ja wyprysnęłam natychmiast w krzaki. No pojawił się Biedynak w ciemnych okularach i proponował mi spotkania, że spacer na te zielone wzgórze by to miał. Ja mówię: słuchaj, to jest a wykonalne. Gdyby to było lato, to walimy się w ekoparka pod jakąś krzaczek i każda policja nas minie. Ale teraz no to jest niebezpieczne. Idziemy wśród osiedla, a jak chcesz, to ja na tym osiedlu mam dwa mieszkania. No więc w szoku chodziliśmy w kółko. Ja mówię: tylko proszę, zdejmij te ciemne okulary. No i chodziliśmy, naumawialiśmy się na różne rzeczy. Na szyfr, książka taka, wydanie takie i takie. Ja go prosiłam, żeby
żeby o aresztowanych ludziach na Śląskach podawać informacje. Słuchaj, nic z naszych umów nie wyszło. W ogóle, kompletnie. Myśmy chcieli dogadać się, żeby te struktury się w jakiś sposób przynajmniej współpracowały. Cisza. To wszystko, cośmy się upozgadniali, nic z tego nie wyszło. Myśmy jako RKK spotykali się mniej więcej raz na miesiąc, najpóźniej raz na dwa miesiące w kolejnych miastach i do RKK mogli przystępować tylko ci, którzy wydawali gazetę. Ponieważ uważałam, że jeśli struktura ma tylko opowiadać, bleblać i dyskutować, co oni by zrobili, jakby mogli, prawda, albo im się chciało, no to mnie takie osoby nie interesują. A od września 1982 roku myśmy nawiązali też kontakt z Solidarnością Walczącą. Była to Basia Kowalczyk i Sławek Bugajski. Oni wydawali Wisa Pika, dlatego ta struktura mogła współpracować. No i ten kontakt nawiązał zresztą Jan Wojnar. Wtedy oprócz tej struktury terytorialnej, która wydawała gazety, no bo musiała, prawda? To były te grupy specjalistyczne, o których ja wspomniałam. Była jedna z grup, która przygotowywała tylko kwatery na spotkania, kwatery na śluzy. To z kolei zajmowała się z tym Jaćka Rudnicka przez księdza Siemińskiego z Gliwic. Ksiądz Siemiński znał jako proboszcz tej parafii Świętego Krzyża, zresztą zakonnik redemptorysta, znał ludzi z AK, te stare łączniczki z AK, pani Tota Lande i jej siostra były grubo po 90, jak były naszymi łączniczkami i dawały kwaterę. Pani profesorowa też z Gliwic prowadziła śluzę. Czyli tam się śluza polegała na tym, że tam się odbywały spotkania międzyorganizacyjne. Czyli w razie wpadki, to na śluzie kończy się jakikolwiek kontakt, nie? I ona nazywała się Gocłocka. To była kobieta, która też w wieku prawie 90 lat potrafiła pamiętać, czy cofamy dwa dni do przodu, dni, a godziny, czy godziny do przodu. Wiedziała dokładnie, kto z kim się poumawia kiedy. I niestety, jak zachorowała, była bardzo stara, już w 90 latach zmarła w przytułku. To jest straszne. Do końca, czyli do 90 roku, stałam na czele tej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej. Myśmy wydawali potem punkt, także, że komentowaliśmy wszystko, co się dzieje przy okrągłym stole. Oczywiście negatywnie. Pamiętam dobrze, jak pisałam tekst, że w tym samym dniu, co odbył się pogrzeb księdza Zycha i wybrano Jaruzela na prezydenta, w tym samym dniu zmarł prezydent RP na uchodźstwie, prezydent Sabat. Także do końca prowadziłam tą strukturę związkową. Jako szef oczywiście tam były różne wpadki w tych poszczególnych strukturach miejskich. A od 1985 roku zaproponowano mi wstąpienie do Solidarności Walczącej. Propozycję tę przyniósł Edward Sołtys. Oprócz tych struktur terenowych, my mieliśmy specjalistyczne, wspomniałam już o wywiadzie, o zdobywaniu mieszkań na spotkania, na śluzy międzyorganizacyjne. Posiadaliśmy też taki nasz komitet doradczy, powiedzmy, nazwijmy to w ten sposób. Tam kierował tym Edward Sołtys, Mirosława Błaszczak. I pamiętam, jak Mirosława Błaszczak w 1983 roku stwierdziła, że w latach 86-87 linia polityczna partii i Solidarności będą zbieżne. No ja myślałam, że ona jakieś brednie
opowiada, no pomyliła się o pół roku może, nie? Bo to przełam 86, 87 był. I właśnie sołtys przyszedł z tą propozycją, że po wpadce w Solidarności Walczącej oni proponują, żebym ja stanęła na czele oddziału, więc zaprzysiężenie było w maju 85 roku. I to tak zostałam szefem również oddziału śląskiego, oddziału Katowice Solidarności Walczącej. Z tym, że od razu uzgodniliśmy warunki, że ja nie daję swoich struktur i mnie nie interesują ich struktury. Że co najwyżej spotkania na śluzach. Czyli jeśli oni mają jakiegoś, powiedzmy, kolportera lub człowieka w Gliwicach, to ja daję śluzę w Gliwicach, ale on się spotyka z naszymi ludźmi tam, nie przekazując sobie. Czyli oni dalej kierują tą własną strukturą, a ja swoją strukturą, tym, że pomagamy sobie. Jeśli u nich padnie drukarnia, to ja im będę drukować, aż oni nie otworzą następnej drukarni. No i tak to się odbywało. Myśmy ściągnęli po dużej wpadce Tadka Drzazgowskiego, czyli tak zwanego spokojnego, ewentualnie Morda, bo tych dwóch pseudonimów używał. Był to po prostu geniusz konspiracji. On nauczył tutaj wielu ludzi drukować, robić klisze graficzne i na przykład w mieszkaniu, w jednym z moich mieszkań, czyli w kwaterze głównej u Łucyka w Bytomiu, u Krzysztofa Łucyka, myśmy drukowali, bo ja robiłam klisze graficzne, naświetlaliśmy sito i drukowaliśmy. Odczynniki zdobywałam w Pochu, tam jedna z moich koleżanek ze studiów pracowała, więc zdobycie odczynników nie stanowiło żadnego problemu. W Solidarności Walczącej no pierwszy raz pojechałam na spotkanie z Kornelem Morawieckim, taka pół tęczy, bo jak jechaliśmy my pociągiem, oczywiście nie wiem dlaczego, ale miejsce spotkania było obstawione równo. I ja no byłam umówiona, że ja tam się będę kręcić, wchodzić do sklepu, patrzeć nerwowo na zegarek, kiedy tam jakiś tramwaj przyjedzie czy autobus. I w momencie, kiedy ja się wkurzę, jak gdyby, że tego tramwaju dalej nie ma i ruszę szybkim krokiem, to oni mają się zmywać i umówiliśmy się na miejsce spotkania. No i faktycznie przystanek był obstawiony, przynajmniej moim zdaniem. I spotkaliśmy się z Kornelem, ale w innym miejscu. Potem ja na spotkania z Kornelem przyjeżdżałam rzadko. Kornel głównie pytał mnie, co myślę o rozwoju sytuacji i tak dalej. Ja ukrywałam się zupełnie inaczej, aniżeli Kornel. Kornel tam siedział w jakichś mieszkaniach, był wieczorem przewożony ewentualnie z mieszkania do mieszkania. Ja miałam pełną legalizację. Byłam w paru miejscach, miałam takie tak zwane kwatery główniejsze. No i kwaterę główną, tak jak wspomniałam, u Łucyka. Wszędzie byłam zalegalizowana, a to kuzynka, a to dziewczyna, a to wieczna narzeczona. Także że zawsze była bajeczka jakaś sprytna. Do zawodu, prawda, musiałam jakoś tak blisko być, czyli albo elektryk, albo no jakoś tak zawsze elektrotechnik, tak żeby no, nie wychodziła za bardzo moja czasem zbyt dobra znajomość tematu. I w 83 roku właśnie, bodajże w maju, zdobyłam tą kwaterę u Łucyka. Okazało się, że on był kolegą z podziemia jeszcze przed 80 rokiem, z tej konspiracji. Kolegi z Bytomia, Andrzeja Łukasika, który poszedł do klasztoru. Także nikt nie wiedział o tym, gdzie jestem. Zresztą Łucyk też na początku myślał, że jestem jakąś babką, która się pokłóciła z rodziną i musi gdzieś mieszkać. Dopiero później był wtajemniczony, że grozi mu 5 lat.
Kartki zdobywała Jadwiga Rudnicka i przez Rudnicką też były zbierane i przekazywane nam składki. Czyli kilka zakładów w Gliwicach przekazywało składki. Składki były różne. Najmniejsza była 10 tysięcy, ale ona była chyba raz, a tak było 15, 20, 25. I taka kwota została przekazywana raz w miesiącu. Kartki dostawaliśmy z rodzin górniczych. Tam, gdzie przynajmniej dwie albo nawet trzy osoby pracowały na kopalni, to jedną kartkę, taką zwykłą, 2,5 kg otrzymywałam. Pieniądze moje po 1984 roku były rozdzielane na kolegów ukrywających się, czyli dostawał też Janek Górny 5 tysięcy, dostawał Frączek 5 tysięcy i później dawałam też Drzazgowskiemu. 20 tysięcy to była taka średnia pensja, nie za duża, ale już taka, za którą no można by było żyć. Ale proszę pamiętać, że po 1984 roku Łucyk założył firmę i myśmy dokonywali pomiarów elektrycznych. W związku z tym część pieniędzy została też przekazywana strukturze na zakup papieru i tak dalej. I wtedy ja już całą tą, prawda, sumę, którą otrzymywałam od Jadzi Rudnickiej, dzieliłam na osoby ukrywające się. Drzazgowski z nocy 12 na 13 grudnia został przez Koszczewskiego przewieziony do szpitala i w ten sposób uniknął internowania. W związku z tym no, można powiedzieć, że ukrywał się od pierwszych sekund stanu wojennego. Był to urodzony konspirator. On zbudował tą pierwszą delegaturę RKW w Gliwicach. Znani byli nawet pod hasłem Manifestacja Gliwicka, bo on wykombinował to chodzenie w kółko. Czyli prawą stroną jezdni idziemy, powiedzmy, od rynku do dworca i drugą stroną. I w ten sposób nawet nie można było za bardzo aresztować ludzi, bo ktokolwiek chciał przejść ulicą Zwycięstwa, główną ulicą miasta, no to musiał przejść na drugą stronę, bo go po prostu tłum pchał, prawda? No więc i on opanował dróg. I bardzo fajnie postąpili z nim ludzie z Gliwic, bo on stracił mieszkanie, kwatery, został bez pieniędzy, bez niczego i zwrócił się do kogoś z RKW, żeby pomógł mu. I stwierdzono, że nie, bo on jest drukarz, jak będzie znowu mógł drukować, to proszę, no to proszę się zgłosić. On mówił, ale ja potrzebuję pomocy w tej chwili. No więc wsiadł w pociąg, pojechał do Wrocławia i w tym Wrocławiu nauczył się perfekt drukować, ale już na wielu technikach. I jak wrócił, znaczy ja po wpadce Lesisza w Bytomiu prosiłam w Wrocław o szkolenie drukarskie, że już nam po prostu brakuje drukarzy. No i bardzo chętnie przyjechał na Śląsk, wrócił. Tatadziu, ja mu załatwiłam kwatery, trochę mieszkał nawet ze mną na kwaterach. I no, nauczył naprawdę wielu ludzi porządnie drukować. Przyjechał wtedy z egzemą. On już nie mógł bezpośrednio mieć styku ani z chemikaliami, ani z tymi pastami komfort. Także on tylko pokazywał i tłumaczył mi, jak to robić. Ja wkładałam ręce wszędzie w te wszystkie chemikalia. Po prostu nie byłam uczulona. Także była taka sytuacja, że ja pisałam tekst, drukowałam makietę, robiłam zdjęcie makiety, robiłam diapozytyw, naświetlałam sito i jeszcze drukowałam.
Więc teraz wszystkim ja mówię, że wtedy też, że jeśli chcesz kierować czymkolwiek, to najpierw musisz być samowystarczalny, musisz się na tym znać, a nie po prostu posyłać czasem ludzi i dawać im do wykonania rzeczy, które są niewykonalne. Bardzo ciekawe były niektóre historie, które się wtedy działy. A mianowicie Drzazgowski nauczył tutaj ludzi też podsłuchiwania. Mieliśmy przesterowane radia i słuchaliśmy bezpieki. Tylko to robił Drzazgowski. Ja bałam się jakichkolwiek elektronicznych podarunków ze względu na ilość pluskiew, która była, a znałam to z mojego wywiadu z prokuratury. Do nas przystąpiły też organizacje młodzieżowe, na przykład wokół nas. I wokół nas już zaczęło podejrzewać z Gliwic, że ja mogę być Chmielowską. No i było takie spotkanie, ja się zorientowałam, że facet podejrzewa i zaczęłam wygadywać, że och, ja nie wiem, kiedy się z nią spotkam, kiedy ja te pytania przekażę, zdobędę ten wywiad dla was, no bo Chmielowska jest taka durna, no po co ona się tak ostro ukrywa, że w ogóle to jakieś tak. No i facet mi później po kilku latach powiedział, że wtedy podejrzewał, ale moje pyskowanie na głupotę Chmielowskiej absolutnie przekonało go w tym, że ja na pewno nie jestem Chmielowska. No ja to specjalnie wspominam, że żeby bawić się w takie rzeczy, to trzeba naprawdę mieć dużo pokory, nie wolno mieć żadnych kompleksów, bo to się zawsze źle kończy. Natomiast ja tu podaję cały wachlarz organizacji, z którymiśmy współpracowali. Była na przykład Zała Zabrzańska Bibuła, nasza maszyna wylądowała u kolegi w Gliwicach, którego później dowiedziałam się, że Górny organizował spotkania całej krajówki. No ja dostawałam informację, kiedy ja nie mam przyjść, bo znowu krajówka się tam będzie odbywać, więc konspiracja była czasami tej krajówki bardzo dziwna. Współpracowałam też z Gwoździewiczami, dwoma Karolami, czyli ojcem i synem. Oni mieli dom w Andrychowie i tam, w jednym z ich domów, pod Andrychowem, spotkałam się w takim gronie dosyć ciekawym, czyli Andrzej Rozpuchowski, bo już zdążył wyjść z więzienia, bo wiadomo, że jego puścili nie zaraz, jak puszczali internowanych, tylko jeszcze półtorej roku spędził w więzieniu, z Czumą i Andrzejem i Janem Górnym. I tam właśnie uzgodniliśmy, jak to wszystko widzimy. Czuma już mówił o chęci wyjazdu na migrację. I Czuma wtedy powiedział mi, że ja muszę mieć lewe dokumenty. I takie lewe dokumenty mi Czuma załatwił. Były to na nazwisko Jamka. One z Krakowa były, więc pamiętam, jak się nauczyłam całego planu miasta z Krakowa, żeby w razie czego opowiadać, która kamienica gdzie jest. I proszę sobie wyobrazić, że nie byłam na tym dokumencie nigdy legitymowana. Nigdy, ani razu. Była taka sytuacja, że pojechałam w góry z Łucykiem i jego przyjaciółmi jeszcze z liceum. Wzięli dokumenty, wszystkie. Na Łucyk trzyma ten dokument, zaczął się uczyć, jak ja się nazywam, prawda? A myśmy siedziały tak bokiem i gadałyśmy jak dwie słodkie idiotki, jakieś Izaurze, Soleoncio. Więc jak nawet ci średnio rozgadnięci w opiście słyszeli, co te baby wygadują i jak wzdychają, że Leoncio coś tam powiedział Izaurze,
No to doszli do wniosku, że takie kretynki to już nie ma, szkoda czasu i je spisywać. Spisali panów, a panie to no, machnęli ręką. No ja kurwałem się też w górach, na Tatarkach, w Rycerce Górnej, potem na Oźnej.